19 czerwca 2023. Rocznica beatyfikacji trzech kapłanów w Warszawie. Rocznica poświęcenia kaplicy świętej Tereski przez biskupa Rosponda 19 czerwca w 1927 roku. Organizację budowy kaplicy świętej Tereski organizował Stanisław Tomaszewski z Poznania, założyciel Gazety Bydgoskiej w 1891 roku. W 1908 roku, 17 sierpnia, wydał mapę Polski za czasów panowania Sobieskiego, obrońcy Niemców przed skurczeniem. Ulica Świętego Krzyża 7, Kraków. Już wtedy był znany Jezus Miłosierny, który ukazał się 13 grudnia w 1707 roku w klasztorze świętego Kazimierza w Krakowie, klasztorze reformatów franciszkanów, do których Stanisław Tomaszewski w drukarni Róż Świętej Teresy drukował grefiarze. Jesteśmy w szpitalu Matki Bożej, przejętym przez masonerię. Na 18 czerwca wydano nową katolicką gazetę. Na zdjęciu mamy burmistrza Hamburga, który w 150. rocznicę powstania tego szpitala zapomniał, komu służy. A służy władcom świata, Wartburgowi. Jest umieszczony na swojej pozycji nie przypadkiem. W ratusz 24 lutego 2022 roku miała być 666. rocznica uczty świętego Macieja w tym ratuszu. Obecnie w ratuszu mamy burmistrza. Burmistrz Częczał urodził się 20 stycznia w 1966 roku, w tym samym dniu, kiedy w Ostrowie Wielkopolskim urodził się ksiądz Michał Woźnicki, wybrany przez Matkę Bożą do swojej misji. Tutaj mamy obraz księdza Franciszka Sztoka, pokazujący seminarium duchowne, które powstało w obozie koncentracyjnym 24 kwietnia 1945 roku. Tego dnia zwolniono z Dachau 141 prominentów. Wśród nich był biskup Neuheusler, urodzony w Dachau, przy Dachau, 12 kilometrów stamtąd. Więzień Dachau. Biskup Neuheusler. Więzień Dachau numer 26680 został dokładnie 11 lipca 1941 roku, kiedy w Hamburgu zamordowano biskupa Leona Wetmańskiego, który bierzmował siostrę Bieniek w Płocku 22 sierpnia 1938 roku. Dzisiaj jestem tutaj z milionami, że się patrzą za nas. Bo sprawa nasza w
to, co się dzieje teraz, zaczęła się od chrztu, nie od bierzmowania. 16 czerwca 1913 roku, kiedy w Moskwie założono Solidarność, biskup, arcybiskup Julian Nowowiejski bierzmował 12-letniego Stefana. Jego kuzyn Andrzej, prawnik, jest odpowiedzialny za likwidację Polski, za likwidację kapłanów, za katem, za prawo, które jest używane do dnia dzisiejszego. Mówię to jako świadek, bo jego dekret 31 sierpnia 1944 roku wydany w Moskwie do ścigania zbrodniarzy hitlerowskich używa się dla likwidacji Polaków. W tym samym układzie jest też ten przestępca, który urodził się 14 czerwca 1998 roku w Osnabrück. Tu jest świadectwo biskupa Neuhäuslera z 17 czerwca 1960 roku z Dachau. Tak było w Dachau. Pisze, że jest niemożliwością przekazać prawdy. Dachau, miasto i obóz koncentracyjny zostało przyjęte 18 sierpnia 2020 roku, kiedy w Hamburgu zaostrzono przepisy sanitarne. Kiedy ogłoszono, że jedynym świętym jest Jan Paweł II. Wcześniej w Kłodzku byłam na konferencji dla rodziny. Moja przyjaciółka Janina Fetlińska, senator, to organizowała. Spotkałam tam wspaniałego księdza. Wszyscy zginęli 10 kwietnia. 10 kwietnia 2010 roku. Jest tutaj świętej rodziny pod patronatem również księdza biskupa, arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego.